Troszkę różowych, troszkę różowego i troszkę białych. Zobaczcie, ten pomnik w Lipsku wygląda jak z Władcy Pierścieni. Widzicie te rzeźby tych rycerzy z szablami? Idziemy tam. To będzie na dzisiaj mój sport. To zostało zbudowane. Kiedy? W 1898 roku do 1913. Ale widoki tu są. Warto było wjechać. Ale jeszcze tam się da na górę wejść. Jeszcze wyżej? Słuchajcie, no jest tak lekko klaustrofobicznie. Niby dwuosobowe schody to są, ale już bym chciała, żebyśmy doszli gdzieś tymi schodami. Wiecie, to tam były tak ciasne schody. One były tak ciasne, że prawie ugrzęźliśmy z Niemcem w tunelu, ale tak naprawdę to tutaj są światła zielone i czerwone. Ruch wahadłowy. No bo dwie osoby by się nie zmieściły. Nie ma opcji, głowa by nie przeszła. Chodź, Emiś, chcesz zobaczyć? Chodź do taty. Nie, nie bierz jej. To jest za wysoko. Ile komarów, patrz, obsiadł mnie. Co ty gadasz? Oj, zaatakowały ją. Zobacz, na niemieckiej ziemi. Na niemieckiej ziemi. Jak one tak wysoko dolatują? Tak samo jak ty tu wlazłaś, to one za tobą. Co miałam powiedzieć? Coś o Józefinie mi kazałaś powiedzieć. No, że tutaj Napoleon na pewno chciał ją zabrać, ale jeszcze wtedy nie ten. Na pewno Jeju. Możesz zawiązać. Tego miejsca, co? Na pewno, na pewno. Patrzcie, sygnalizacja świetlna. Tak. Ale to musi być dobra akustyka, co? Nie wiem. 100%. To jest biurko, na którym Napoleon wydał ostatnie rozkazy na bitwę. Największą bitwę do tamtego momentu w ludzkiej historii, którą przegrał, i właśnie to wszystko się działo na tym biurku. To jest oryginalne biurko, zobaczcie, na którym właśnie on to spisywał. Takie drabiny w kapeluszach. Witamy w Lipcyś, Lipcyś! Chciałem tutaj... Piękna galeria handlowa. Piękna galeria, ale nie tylko. Ja chciałem jeszcze pokazać, co ty nosisz w torebce. Czekaj. O! Co pokazujesz? Grę? 2 kijki nosisz? Co ty, o kulach chodzisz, czy co? Skąd ty masz te kijki? Nie, to są kijki do eksperymentów, mijanki. A, okej. Okay. Tak? Kijki do eksperymentów. Piękna galeria. W Lipsku. Teraz szukamy restauracji. Tak. Idziemy na lunch jeszcze sobie tutaj, ale naprawdę jest urocza. Widziałem podobną w Milanie. No jest w Milanie dużo bardziej okazała, ale ta też jest naprawdę niczego sobie. Zobacz, skoro to było takie bardzo duże, handlowe miasto, no to zobacz jaki tutaj bank. Komerc. Możemy się pobawić, że nie wchodzimy w papierosy. Jak ci ta czekolada smakowała? Dobra była? Ale mało trochę, co? A tato miał więcej od ciebie? Aj, delikatnie, bo tato jest większy. Oj, super. Wchodzimy. Trzymasz już się sama? Ile masz papierosów? 31. Zobaczcie. To jest menu po niemiecku. Tak? A my tutaj sobie sprawdzamy, co tu jest napisane po polsku. Łapu, capu i co tam jest napisane? A paluszki rybne z sosem pomidorowym, z kurczaka, z ipirem ziemniaczanym, tata jajeczna. Ze spaghetti? Nie, jagersznicel ze spaghetti z sosem pomidorowym. O nie, nie wiem teraz, co, na co się zdecydujemy. Na coś będziemy musieli. Tak. Co będziecie chciały, dziewczyny? My jesteśmy w prawdziwej niemieckiej restauracji, która jest naprawdę bit creepy, dlatego że tuż muzyka jest i tam, i jak tylko się wchodzi do środka, to jest taki pan. How you doing? What's happening? A mama tylko sprawdzi, tylko coś jeszcze, dobrze? Jak już czekamy na jedzonko, to ja sobie rozpakuję ten mój zestaw do maczy. Z maczą to jest tak, że ja ją piłam pierwszy raz w tym roku we Wrocławiu. Potem drugi raz zrobiłam ją właśnie w Amsterdamie Becky. A teraz postanowiłam, że kupię ją sobie sama, ponieważ to jest taki naprawdę mój smak, a że ja niestety mam takie skłonności do nadużywania kawy. To stwierdziłam, że ta matcha to będzie taki idealny napój rytualny dla mnie. No bo kawa ma taką gęstą konsystencję i fajnie jest pić herbatę. Ja oczywiście bardzo lubię herbatę. Bardzo lubię herbatę, ale herbata nie ma takiej konsystencji jak kawa. Dla mnie ma biały wniosek. Trochę inny zapach. Jestem ciekawa, co my tutaj mamy w tym zestawie. Znaczy ja wiem, co mamy w tym zestawie, ale pani mi nie pokazała pudełeczka, nie pudełeczka, tylko tej miseczki. Ona jest zupełnie w innym kolorze. Mamy tak mieszadełko. A ja już jeszcze to robię. Zobaczcie. Dobra, mam takie w domu, ale to jest troszeczkę inne. Takie... No, to jest takie z uszami. Tak, takie właśnie z uszami. Ładne takie. Tu jest ta matcha. Zaczniemy od tej... A to jest, ona też jest organiczna, także... To jest trochę bardziej sproszkowana niż ta druga. Tutaj jest mierka do odmierzenia, taka drewniana łyżeczka. Wygląda jak narta. Tylko jak mi dasz buziaka, to mogę ci przestać, a jak nie, to nie. No, tutaj też jest instrukcja obsługi i tak naprawdę nic więcej nie jest do tego potrzebne. A tutaj będzie ta miseczka do mieszania. Ona nie będzie taka jak na wystawie. Ma jakiś inny kolor. Mam nadzieję, że nie pęknięta. Aż się Mija zainteresowała. Ale ładna. Ładna. Piękna, co? Przepiękna. Modny kolor. Ładny kolor. Ładny kolor. No to co? Zobaczymy, czy mój mąż się da przekonać do maczy. Dasz się przekonać do maczy? Matcha. Do zielonego trunku? Ja myślę, że dasz. No to jest japońskie, wiesz o tym? A jak japońskie, to ja ze względu na moje narzeczeństwo nie mogę inaczej. Tak. Mirek kiedyś miał narzeczoną z Japonii. Miała na imię na oko. A ja wszystkim żartowałem i mówiłem, że jej brat to na ucho. A ludzie, naprawdę? Tak i tak mu się żart, słuchajcie, wyostrzył. Super, fajnie. Takie coś. Ta ryba jest... Pani włożyła mi jeszcze tutaj dwie próbki herbaty i to jest zielona herbata zmieszana z truskawkami i z kwiatem czarnego bzu Jeszcze tam coś było. Aha, jeszcze ze szczyptą bazylii. A to będzie herbata, ulubiona herbata mojego męża, bo to jest herbata czarna. Nie masz chyba z tym problemu, co? No nie mam, ale to jest, ulubiona. To jest napisane, że ta herbata podniesie cię na duchu. To jest, a, na duchu mi podniesie. Tak, czarna herbata z ziarnami kakaowca. A, no to teraz się dowiedziałem po tym wyjeździe z Belgii, że czekoladę to ja powinienem sponsować non-stop. Tak, dlatego ona podnosi na duchu. To jest tak dla mnie dobra. I taki mam plan. Teraz cię podniosło. Razem z moimi córkami, które też pokochały bardzo czekoladę, prawda? Tak, ale czarną, bez cukru. Tam się czepiasz szczegółów. No bez cukru powinna być ta czekolada. Ona jest zdrowa, jak ona nie jest słodzona. A najlepiej z dodatkami jakimiś takimi, których używali tam, wiesz. Masło. Majowie jedli, poddali się potem szybko Cortezowi hiszpańskiemu. Wszedł do nich i mówi, tamtego porwał tego ich Montezumę II. Tego, co tam mieszał z krwią, tak? Montezumę porwał. Oni tam byli w ogóle, nie wiem, jakieś miliony do 200, ale ci porwali Montezumę i zdobyli całą Maję, podbili to po prostu, wywieźli tam stamtąd. Wywieźli kakao całe. Tyle złota wywieźli, że Hiszpanie wtedy płacili za wszystko złotem. Oni tyle nawieźli, że rozwodnili to złoto. Że było tak, że aż takie tanie. To straciło wartość po prostu na rynku. Okay. Hiszpanie zbankrutowali. Okej. Okay. Tyle im z tego wyszło. Ale czekoladę jeszcze przez 200 lat tylko była pita na dworach. Dlatego na dworach samych królewskich. Królewskich, tak. Bo tylko ich było stać na to, nie? Roku była dostępna dla wszystkich. Ktoś pierwszą fabrykę otworzył w Belgii. No i teraz ja będę ją pił. Nawet dzisiaj wypiliśmy czekoladę z dziewczynami. Prawda, dziewczyny? Że no tak, czekoladę? Ale to musi być bez cukru. Normalne. Co wy? Piliśmy czekoladę, dobra była? Zimą będziemy pić sobie czekoladę, co? Załatwimy taką porządną. 8 miesięcy. Bo już tutaj sobie myślimy o tym. Zobaczcie, to jest takie miejsce fajne, klimatyczne, takie typowo niemieckie. I tutaj podobno w Lipsku jest największy albo jeden z największych niemieckich targów bożonarodzeniowych. Że może nam się uda tutaj dotrzeć. A z Wrocławia mamy tutaj tylko niecałe 4 godziny. I taka podróż nas dzisiaj jeszcze czeka. Ty masz sznycla, takiego typowego, tradycyjnego. No nie takiego aż typowego. Ja mam devolaja z blue w środku. Mija z menu dziecięcego ma mini sznycelka ze spaghetti z sosem pomidorowym, tak. A Emi ma nuggetsiki z frytkami znowu. Musimy ją jakoś po powrocie oduczyć tych frytek. Jeszcze tutaj można doczytać, nie wiem czy czytaliśmy wcześniej czy nie, ale tu jest napisane, że dzieci poniżej 5 roku życia albo do 5 lat nie płacą za swój posiłek, pomimo tego, że są tutaj ceny, pewnie dla starszych dzieci, ale nasze dzieci nie zapłaciły za te dania, które wam pokazaliśmy przed chwilą. Najlepsze jest to, że i tak nie miały pieniędzy w razie czego. No właśnie, jak one by zapłaciły? Nie. I teraz żona ja nie jem czekolady. Zażera się czekoladowymi wertersami, obkupiona. Tam jest fajny budynek, taki trochę podobny do naszej Renomy. Widzisz, że podobny do Renomy jest ten budynek? No i będziemy pomału kończyć naszą wycieczkę po Lipsku, który bardzo nam się spodobał. Prawda? Bardzo mi się podoba. No i jeszcze mamy takiego pranka, bo jutro spotykamy się z przyjaciółmi. No i kupiliśmy im belgijską czekoladę, ale oni są z Niemiec. Więc postanowiłem, że wejdziemy do sklepu niemieckiego i kupimy im coś zamiast belgijskiej czekolady to niemiecką. I kupiliśmy im takie praliny. Premium truffle, sorry. Ale najlepsze jest to, że to był taki sklep a la taka chińska Biedronka, chyba nawet gorzej niż Aldi. I to jest jakieś ich markowe. Noj. Więc będzie jutro śmiesznie. Chcę powiedzieć, jaką wymyśliły nasze dziewczyny grę. Pomimo tego, że my nie paliliśmy nigdy papierosów, ani nie palimy papierosów, nasze dzieci bawią się właśnie, możesz pokazać co one robią. skaczą na papierosy i liczą, ile papierosów zdepczą. No to trochę niedobrze świadczy o tym, ile jest petów w tym kraju. Wiecie, co jeszcze znalazłam w tym niskobudżetowym niemieckim sklepie? Norma! Kokoso... Norma się nazywał sklep. Tofifi kokosowe. Widzieliście gdzieś w Polsce? Słuchajcie, powiem wam coś śmiesznego. Mirek właśnie śpiewał Shazamowi piosenkę, którą dziewczyny wymyśliły. Nie jest łatwo. I myśli, że jak zaśpiewa tą piosenkę Shazamowi, to ona ją znajdzie. Brak rezultatu. O, zobacz, jaka statueta. Don't you worry, worry. Tak, tutaj w tym mieście też jest muzeum Jana Sebastiana Bacha. I tu jest jego pomnik. Mija właśnie powiedziała, że mama nie lubi z cukrem. Patrz, jak moje dziecko mnie zna. Z czym mama pije kawę? Z mlekiem. Z mlekiem, ale espresso czasem sobie dosypuje cukru. Szczególnie to espresso z McDonalda. Jak znacie tą piosenkę, to napiszcie w komentarzu, co to jest. Zgaduj z gadulana. Mija, zaśpiewaj. O, o, worry, worry, bang, bang. O, o, worry, worry, bang, bang. Worry, worry, bang, bang. Jak znacie tą piosenkę, to dajcie znać, bo my niestety nie możemy jej znaleźć. Towarzyszy nam od rana ta piosenka i nie wiemy, co to jest. No i oczywiście, jak jesteśmy w Niemczech, to nie mogło zabraknąć pretzli. Oczywiście nie obeszło się bez przygód. Zgubiliśmy samochód. Nie zapamiętałaś, gdzie go dałaś. Nie zapamiętaliśmy, gdzie go postawiliśmy go w dosyć charakterystycznym miejscu go postawiliśmy, bo przy wejściu. Ale tych wejść tutaj jest... Ze 40. Sam nie wiem ile. Ile tam się mieści. Ale najważniejsze to, że jeszcze jesteśmy dobrym humorze, bo krótko szukamy. Tak, krótko szukamy, więc jeszcze się nie zaczęliśmy denerwować. Musimy po prostu znaleźć wjazd i kierować się według wjazdu. Może znajdziemy to auto nasze. Słuchajcie, no okazało się, że tutaj jest kilka pięter. Także mamy kilka pięter do przeszukania. Rozdzieliliśmy się, żeby było szybciej. Trochę. Zobaczymy, kto pierwszy znajdzie auto. Czy my? Mi się wydaje, że to było gdzieś tutaj. I co, znalazłeś? Aha, dobra, czyli... Znalazł tata, mamusiu? Nie, zaraz... Dobra, muszę do końca dojść i pewnie zawrócić, pa. Jednak Mirosław znalazł szybciej niż my. Nie. Wybrałyśmy złą drogę. No, bardzo kolorowe. Wiecie, kiedy ja ostatni raz byłam przed zamkniętym szlabanem i to pierwsza w kolejce? Kiedy byłeś ostatnio? Pierwszy w kolejce? Tak. Nie wiem, ale ostatnio byliśmy, jak wracaliśmy z tego... Z basenu? Z basenu. Ale parę nie pierwszy w kolejce. Jest, zobaczcie dziewczyny, jedzie pociąg. No. Piuuuuki długi. I już. Umarłam przez mojego męża ze śmiechu. Nie dość, że mamy zaplutą całą przednią szybę przez komary, wiadomo, jedziemy przez autostrad, chociaż tutaj naprawdę tych komarów jest dużo więcej niż na poprzednich odcinkach. Ale mój mąż przed chwilą jadł pączkę i coś śpiewał i zapluł szybę od środka. Jest jeden komar od środka zaatakował. Będziemy musieli powiedzieć na maili, żeby jak nie będą mogli to czyścić, że to z od środka, bo to szorowali z tamtej strony. Ona wygląda identycznie. Oj, pech. Nie, ja to zmarzę. Wjeżdżamy do Polski. Słuchajcie, stoimy w korku teraz. Google Maps nas oczywiście oszukał, bo było napisane na początku, że tam jest 2 minuty różnicy pomiędzy objazdem a tą drogą, którą jedziemy, A4. Słynna A4, czyli autostrada bez pasa awaryjnego. Aha, tak. I zaczęło się od tego, że pierw był jakiś wypadek, w którym brał udział 3 osobówki. Potem jakieś auto się zepsuło. Ciężarówka. A teraz? Nie, to było wcześniej. To było zanim tutaj wjechaliśmy. A potem ten korek zaczął się wydłużać znowu. I się okazało, że ciężarówka się popsuła. Jeszcze za nami się zepsuło jakieś auto. Być może skończyło się paliwo temu samochodowi. No, przykro nam bardzo. Mam nadzieję, że nam wystarczy. No i do tego zmieniamy tak pasy, że jak ten co zmienimy, to on właśnie ma nie jechać. Tak, źle zmieniamy pasy cały czas. Ale już nie będziemy tego robić, bo jak ten stanie, to ten będzie się ruszał na pewno. Zostało nam 57 minut. Normalnie pewnie zostałoby nam 30 z tego miejsca. Nie, mniej. Mniej niż 30? Nie, ale tam jeszcze na A8 też jest wypadek. 3 osobówki się zderzyły. Na A8, czyli na autostradowej obwodnicy Wrocławia. A, to może zdążą posprzątać. Tak, może zdążą jeszcze to posprzątać i może jeszcze tam coś innego się zepsuje. Rower albo coś na drodze. No. Autostrada bez pasa awaryjnego, no dobra. Ja rozumiem, ale nie na wlotówce do dużego miasta, nie? To się zmieni kiedyś. W każdym razie i tak my tutaj mieliśmy taki przed chwilą, przecież też nam kierowca tak zajechał, po prostu wcisnął się w taki sposób, zanim się jeszcze ten korek zaczął. No, tak jeździmy. Tak, nie będę mówiła jakiej marki samochód, bo przeczytacie w gazetach potem. Reklama, tak, bez reklamy. W każdym razie majówka się nam bardzo, bardzo, bardzo udała. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy się spotkać z naszymi znajomymi i poznać tylu ludzi ciekawych, bo tak naprawdę, tak jak mówiłam na początku, ani pogoda, ani tak naprawdę okoliczności nie powodują takiej atmosfery, jaka jest, tylko ludzie. I to jak jest, jacy jesteśmy, tak. I jak się bawimy i z kim się widzimy, to ludzie to jest tak naprawdę główna atrakcja. Właśnie mijamy te ciężarówkę, tego tira, który się zepsuł. To nie, tego na pewno nie, no bo już byśmy jechali wtedy. A nie, tam był drugi wypadek jeszcze z przodu. Ten sobie jara. Ten siku poszedł. Ale on na poboczu stoi, takiego, którego tu nie ma. Jeden taki pasek rezerwowy. Wracając do naszej majówki, cieszę się, kochanie, że bezpiecznie tutaj dojechaliśmy. Tyle miejsc, ile zobaczyliśmy. Naprawdę. Będziemy wam pokazywać na vlogach. I tym samym kończymy. Żegnamy się z wami i zapraszamy na kolejny vlog. Kolejne korki, kolejny vlog. Tak. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że nie stoicie teraz takich korków. Też mieliście fajną majówkę. Widzieliście dużo miejsc, tak jak my. Dużo tirów. Pa!